Poniedziałek, 23 października. Grzegorz Żądło, zapraszam na główne wydanie informacji telewizji TVS. Prokuratura rejonowa w Mysłowicach bada dokładne okoliczności śmierci 16-latka, który zmarł przed sklepem w dzielnicy Brzęczkowice. O złym samopoczuciu chłopaka poinformował służby przypadkowy kierowca, który wezwał na miejsce pogotowie. Kiedy przyjechali ratownicy, 16-latek był nieprzytomny. Mimo reanimacji zmarł. Fatima Orlińska. Z nieoficjalnych informacji, jakie przekazał nam dziś na miejscu śmierci 16-latka jego dziadek, sobotniego wieczoru chłopak miał wracać ze znajomymi. Według wersji najbliższych 16-latek chciał dostać się na przystanek autobusowy, do którego nie zdołał już dotrzeć. Jak przekazał nam dziś jego dziadek, nastolatek był zdrowy, wysportowany i dbał o kondycję fizyczną, ponieważ był uczniem klasy mundurowej. Był dobry, no. Uczył się dobrze tego, wszystko, na ryby ze mną chodził, no. Miał jechać dzisiaj na turnus, poniedziałek, no nie zdążył już, no. No miał takie towarzystwo jakieś, no. Niby tu balowali, coś mu wsypali do picia, no. A co to, nie wiem co. Pouciekali wszyscy, nie. Tu niby jakiś kierowca zadzwonił dopiero, on się tu przewrócił i tego. Na miejscu lądował helikopter lotniczego pogotowia ratunkowego, ale mimo prowadzonej prawie 2 godziny reanimacji życia chłopaka nie udało się uratować. Postępowanie w sprawie prowadzi prokuratura rejonowa w Mysłowicach. Dziś jeszcze prokurator nie udziela zbyt wielu informacji, ponieważ cały czas gromadzony jest materiał dowodowy. Ze wstępnych ustaleń wynika, że na ciele chłopaka nie było widocznych obrażeń. W dniu dzisiejszym zostało wszczęte śledztwo o czyn z artykułu 155 kodeksu karnego, czyli nieumyślnego spowodowania śmierci, a także 160 paragraf 1 kodeksu karnego oraz 59 ust. 2 ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii, czyli udzielania osobie małoletniej innych substancji psychoaktywnych. Zostanie zlecona sekcja zwłok oraz szczegółowe badania toksykologiczne, histopatologiczne. Trwa gromadzenie materiału dowodowego. Trwa również ustalanie świadków i dodatkowych okoliczności śmierci 16-latka. Do tej pory nikt nie został zatrzymany, ponieważ postępowanie nie toczy się przeciwko konkretnej osobie, a w sprawie. 4 razy kominki, 2 razy piecyki gazowe i raz wentylacja. Tyle kontroli przewodów powinno odbyć się w ciągu roku w każdym z mieszkań lub domów jednorodzinnych. Tak niestety nie dzieje się zawsze. Brak kontroli prowadzi czasami do tragedii. Mimo że strażacy i kominiarze przypominają o podstawowych zasadach, wciąż dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń. W październiku odnotowano 2 razy więcej pożarów sadzy w kominie niż we wrześniu. 3 osoby straciły życie. Magda Sincewicz. Prawdziwy sezon grzewczy jeszcze na dobre się nie rozpoczął, a już doszło do kilku tragedii. Z roku na rok wraz z nastaniem pierwszych przymrozków drastycznie wzrasta liczba pożarów tam, gdzie nie przestrzegano podstawowych zasad. Jak się pali byle czym, jak się zakręca temperaturę na kotle i mało daje powietrza, no to potem się okazuje, że kisimy ten, popularnie mówiąc, ogień w piecu i ta temperatura nie jest właściwa na kotle i wtedy wytwarzają się substancje smoliste na kominie. Robi się tak zwana sadza mazista i to wtedy różne dziwne rzeczy wyskakują. Po czasie się to wysuszy, dostanie to ognia przez piec, czyli w przypadku przez kocioł, do rury zapiecowej, do komina, ściągiem kominowym i podpala się taki komin. Wiele zależy od nas samych, bo nie chodzi tylko o to, czym palimy, ale też jak palimy. Równie istotne jest też dbanie o urządzenia grzewcze, bo to właśnie od ich stanu wiele zależy. Co roku Straż Pożarna w sezonie grzewczym, czyli od października do marca w województwie śląskim odnotowuje około 1000 pożarów związanych z urządzeniami grzewczymi, z czego praktycznie 90% to są pożary sadzy w kominach. I tutaj no, główną przyczyną jest niestety niedrożność tych kominów, czyli po prostu brak czyszczenia. Dlatego tak ważne jest regularne kontrolowanie przewodów kominowych, zarówno tych spalinowych, jak i wentylacyjnych. Czasem jedna wizyta kominiarza może uratować życie. W tym celu to się właśnie robi coroczne przeglądy, po to, żeby jednak ludzie byli bezpieczni, szczególnie ludzie starsi, którzy po prostu nie zdają sobie sprawy, że praktycznie nieszczelna, zanieczyszczona instalacja węglowa no, powoduje potem różne konsekwencje, prawda, jakieś czady. No i nieszczęście gotowe. Tak niewiele trzeba, by go uniknąć. Ja myślę, że trzeba po prostu trochę pomyśleć. Wystarczy. To nie boli. A może uratować czyjeś życie.
Kolejne miasta stają się trochę bardziej zielone i mniej zabetonowane. Na Mikołowskim Rynku rozpoczęło się sadzenie drzew, których będzie tu kilkanaście. Z kolei w Katowicach zakończyła się przebudowa części ulicy Warszawskiej, która przestała być betonową pustynią. Łukasz Kądziołka. Miasta coraz częściej dochodzą do wniosku, że zieleń nie może być wyjątkiem od betonowej reguły. Na Mikołowskim Rynku trwają właśnie przygotowania do nasadzeń. Drzewa już tu były, ale nie przetrwały. Drzewa były takie malutkie, potem już tak zdziczały, bo tu nie było, no nie miały ziemi, w czym miały rosnąć. Brakowało im stałego dostępu do wody. Teraz wiązy zostaną zastąpione przez nowe drzewa, do których wodę dostarczał będzie system nawadniający, a ich korzenie zostaną opakowane tak, by odpowiednio się rozwijały. Łącznie będzie ich tu 17. Będzie tutaj lipa drobnolistna, która powinna urosnąć. Już teraz właściwie zastosujemy, one będą miały około 3 metrów wysokości, więc już będą dawały cień, a urosną troszeczkę jeszcze więcej. Co ważne, odbetonujemy nie tylko miejsce wokół drzew, ale troszeczkę też więcej. Zrobimy tam rabaty, gdzie głównie będziemy mieli róże. Zieloną przemianę widać już na ulicy Warszawskiej w Katowicach. Tutaj nasadzenia zakończyły się jakiś czas temu. Jeszcze nie tak dawno ulica wyglądała jak jeden wielki parking. Teraz zamiast samochodów są drzewa, łącznie 70 sztuk. Do tego ponad 2600 krzewów, byliny i trawy. Dążymy do tego, żeby tych roślin pojawiało się w każdym możliwym miejscu jak najwięcej. No i taka ulica, dzięki temu, że właśnie pojawiło się ich dużo więcej niż było tutaj wcześniej, zyskuje nie tylko właśnie taki reprezentacyjny charakter, ale właśnie ma to też przełożenie na większą ekologię. W ten sposób miasto chciało nawiązać do historycznego wyglądu ulicy. Wielu osobom wydaje się, że kiedyś zieleni nie było i teraz na siłę szuka się dla niej miejsca. To nieprawda. Takie miasta jak chociażby Wrocław czy Poznań, a także Kraków, były planowane jako systemy, gdzie zieleń i tkanka urbanistyczna nawzajem się przenikały. Jednak od wyglądu ważniejszy jest ten ekologiczny aspekt. Powoduje, że ludzie naprawdę są mniej narażeni na stres cieplny. No, a to nam się takie narażenie zdarza coraz dłużej, od maja do września, gdzie temperatura w mieście potrafi być i o 10 stopni w ciągu dnia wyższa niż poza miastem. W tym roku wysokich temperatur już nie będzie, ale za to w przyszłym mieszkańcy będą mogli docenić jesienne nasadzenia. Kolejne centrum handlowe w Katowicach zniknie z powierzchni ziemi. Niedługo rozpocznie się rozbiórka cecha Belk na osiedlu Paderewskiego. Właściciel terenu już go ogrodził, ale nie zdradza planów odnośnie tego, co powstanie w tym miejscu. To kolejny duży sklep w okolicy, który zostanie wyburzony. 2 lata temu rozebrany został market budowlany. Fatima Orlińska. Rozpoczyna się rozbiórka jednego z najstarszych centrów handlowych w Katowicach. Wybudowany na osiedlu Paderewskiego w latach 90. kompleks został już ogrodzony, a na terenie budowy pojawił się pierwszy ciężki sprzęt. Jak dowiedzieliśmy się w Urzędzie Miasta, inwestor najpierw otrzymał pozwolenie na wyburzenie budynku, a w piątek 20 października pozwolenie na budowę. Pozwolenie zakłada budowę w tym miejscu budynku biurowo-usługowo-mieszkalnego. Jest to zgodne z zapisem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, który obowiązuje na tym terenie z 2016 roku. Jeżeli chodzi o pozwolenie, tutaj mamy zastrzeżenie takie, że do 20% powierzchni całej inwestycji to może być ta część mieszkalna. Pozwolenie obejmuje też budowę podziemnego i naziemnego parkingu. Co dokładnie i kiedy ma powstać w miejscu dawnego centrum handlowego Belk jeszcze nie wiadomo, ponieważ inwestor odmówił nam komentarza. Wiadomo jednak, że na czas budowy prawdopodobnie ze względów bezpieczeństwa z użytkowania wyłączone zostały nieodpłatne miejsca parkingowe, z których dotychczas chętnie korzystali kierowcy. Na pewno było więcej miejsc parkingowych wcześniej, więc teraz na pewno będzie mniej i będzie większy problem z tym, mi się wydaje. I jeżeli wyburzą cały ten, bo chcą wyburzyć to, tak? I wyburzą to i postawią tu jakieś coś innego, to no będzie bardzo duży problem. No bo tu parkuje chyba nawet ze 100 aut, jak nie więcej. Jak wiadomo, będzie tutaj rozbiórka, to budynek będzie się burzył, przesiewali, więc jest to jak najbardziej potrzebne to ogrodzenie, aczkolwiek jest odczuwalne to zdecydowanie. Długo pan dzisiaj szukał miejsca parkingowego? Dzisiaj nie, bo byłem na godzinę 7 tutaj, ale jak mam na godzinę 9, to długo dosyć. Do tego, że podobne obiekty z lat 90. znikają z przestrzeni miejskiej, powinniśmy się przyzwyczaić. Zmiany te wynikają nie tylko ze zmian w projektowaniu przestrzeni publicznej, ale i ekonomii. Coś, co się bardziej opłaca inwestorowi, zastępuje coś, co przynosi mniejszy zysk. Przechodzący do historii Katowic Belk to kolejny tego typu obiekt handlowy, który w ostatnich latach zniknie z powierzchni ziemi. Opłacalność zmienia się wraz z czasem i okolicznościami.
tych zmian będziemy doświadczać coraz częściej, bo przecież liczba miejsc, w których jesteśmy w stanie zrobić zakupy, ciągle się zmienia, ciągle rośnie, w związku z czym ta populacja klientów, konsumentów nie zmienia się tak dramatycznie, wręcz spada. Zatem miejsca będą niektóre odchodzić, z niektórych będziemy mniej korzystali i te miejsca po prostu staną się obszarem do innego wykorzystania biznesowego. Według informacji uzyskanych w katowickim Urzędzie Miasta, jeżeli w miejscu Belga powstanie budynek mieszkalny, nie może być wyższy niż 20 metrów i liczyć więcej niż 5 kondygnacji. Jeszcze nie wygląda jak kąpielisko, ale powoli w miejscu starej fali wyrasta nowa. Na efekt końcowy inwestycji w Parku Śląskim trzeba jeszcze poczekać. Jednak już teraz wiadomo, że na kąpielisko goście parku dojadą meleksami. Łukasz Kądziołka. Na razie trudno wyobrazić sobie tutaj kąpielisko, ale niektórzy to potrafią. Po prawej stronie mamy pierwszą nieckę wodnego placu zabaw z zamkiem dla dzieci. Dalej mamy jeden z większych basenów, to jest basen rekreacyjny. Na terenie fali w Parku Śląskim pojawi się dużo nowości, ale również nawiązania do historii, ponieważ nie zabraknie zbiornika z efektem falowania i charakterystycznej wieży. Jednak trudno będzie porównać nową falę do tej starej. Tak będzie wyglądać, a tak wyglądała w przeszłości. Prace trwają tu od marca, a z ziemi powoli wyłaniają się błyszczące konstrukcje niecek basenowych. Najwięcej zajmie na pewno technologia basenowa, bo tych basenów tutaj będzie 5. Od sierpnia montujemy blachy nierdzewne, które będą stanowiły okładziny pod te właśnie niecki basenowe. I w międzyczasie też prowadzimy orurowanie. Choć do zakończenia inwestycji został jeszcze niecały rok, to Park Śląski przygotowuje się już do uruchomienia nowego kąpieliska. Specjalne pojazdy mają umożliwić dojazd do tej i innych atrakcji. Planujemy kupić 2 duże meleksy wieloosobowe do transportu około 20-25 osób, które będą przewozić gości po najważniejszych atrakcjach Parku Śląskiego i oczywiście zahaczając w sezonie o falę. W ogłoszonym przetargu wpłynęło 5 ofert. Jeśli uda się wybrać jedną z nich, to już na otwarciu fali, które nastąpi nie wcześniej niż we wrześniu przyszłego roku, elektryczny transport będzie woził gości. Taki był poniedziałek w informacjach. Jutro czekamy na Państwa o stałych porach. Do zobaczenia.